pani czytała w gazecie, że oficer ułanów austriackich, Polak, po bitwie w Karpatach zachorował na ciężki roztrój nerwowy tak, że musiał być odwieziony do sanatorium. Boże kochany Jezus Maria. No tak, proszę pani, a to dlatego, że w czasie bitwy zabił żołnierza, który umierając upadł i zawołał po polsku. Jezus Maria, Boże, zmiłuj się nade mną. Boże, zmiłuj się nade mną. Świadomość, że zabił swojego rodaka sprawiła, że oficer zemdlał i ciągle słyszy w głowie skrzyk tego Polaka. Polak z Polaka mierzy. No czy pani to rozumie? To nie do wiary. Proszę pani, bo to wszystko przez Rosję. Ja pani powiem, ja z Warszawy uciekłam. Tak. Powiem pani, że takiej zarazy jak Rosję, to ja w życiu nie chciałam. Oni jak uciekali z Warszawy, to gdyby mogli, to całe miasto by zebrali, rozumie pani? Co się dało wywieźć? Wywieźli samy łazienek, proszę pani, to chyba 1200 skrzyń. Wyrywali obucia z drzwi, ozdoby z kominków i wszystko słali, proszę pani, pociągami w stronę Petersburga. Proszę pani, oni w tym wariactwie już całkiem głowy wywołali. Tak, co was podnosi? Cicho, ty babo głupia! Jak trzeba... będę krzyczeć, to życie stracisz! Padnij na ziemię! Trzeba, padnij! Trzeba nam było zasiedzieć w domu, czy ten pani szansa nie idę trzucaj! Luz! Wiedziałam, że tak będzie! Tak, tak, tak! Tak, jedziemy, jedziemy! Jeszcze żyję! Jedziemy! Z tej to nie przestali aż do 6 rano. Ludzie uciekali w panice. Z mieszkań. Potem prowadzili się wojsko. Żołnierze wpadali do mieszkań. Wyciągali mężczyzn i chłopców. Gnali ich potem gdzieś za miasto. Mąż już nigdy nie wrócił. Spakowaliśmy się z Różą szybko. I byle przed siebie na wschód. Obiecałam, że jej nigdy nie opuszczę. Uspokajałam ją bez przerwy. No. Kiedy wybuchł ten pocisk, to usłyszałam jej... Usłyszałam jej krzyk. Stała cała w płomieniu. Zarzuciłam na nią koc. Przestała krzyczeć. Przestała krzyczeć. Jedziemy. Tak. Tak, tak, tak. A tę walizkę kupiłam w Wiedniu. No. Mąż już nie wrócił. Spakowaliśmy się z Różą szybko. Stała cała, cała w płomieniu. Rzuciłam na nią koc, ale... No, na rękach mam jeszcze blizny. Przestała krzyczeć. Oczy. Jej oczy. Róża jest zawsze ze mną. Mam tylko ją. Tak, 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 jeszcze żyję. Jedziemy! 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 O, na rękach zostały mi blizny. Jadą i po co jadą? Na tablicy do mnie. Na tablicy.
więc zachęć się. Pójdziemy do tej Ona ma pójść? Skażycie, skażycie, gdzie ma pójść? Dobra, to dzisiaj.